Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek 29 maja i witam Was z wyspy Anglesey. Tak jak mówiłam, wyjechaliśmy na nasz mini urlop. No, mini, tygodniowy, także taki normalny. Ja tu właśnie przedzieram się przez chaszcze. Z przodu są chłopaki i idziemy po raz kolejny nad morze. Idziemy tak na siagę, bo nasz hotel jest o, tam z tyłu i znaleźliśmy w ciągu dnia takie właśnie sekretne miejsce, przejście znaczy się, i dosłownie 2 minuty max drogi do samego morza. Widoki są niesamowite i zaraz zobaczycie przebitki. My zostajemy w miejscowości, która nazywa się Rosneiger, w hotelu. I teraz nie pamiętam, jak się nazywa, ale tutaj pod spodem wrzucę Wam wiadomość. Jest bardzo fajnie. My zostajemy w pokoju 3-osobowym. Mamy jedno podwójne łóżko, jedno pojedyncze. Jest z nami też Fluffy. On zasnął, więc zostawiliśmy go w pokoju i teraz sami idziemy sobie na przechadzkę nad morze. Pogoda jest niesamowita. Teraz jest wieczór, wiadomo, jesteśmy nad morzem, no to trzeba było ubrać coś z długim rękawem, ale w ciągu dnia było gorąco. Byliśmy też w wodzie, woda też bardzo ciepła. Także zostańcie ze mną i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Ja jeszcze dodam Wam, że tak, dzisiaj zaczyna się 35 tydzień ciąży. Ja się czuję, powiem Wam, bardzo dobrze, ale to chyba też jest związane z tym, że jesteśmy na wyjeździe i wiadomo, jak człowiek gdzieś pojedzie, to się od razu czuje milion razy lepiej. Weszliśmy na główną drogę tego miasteczka. Jest bardzo spokojnie. Turystów trochę jest, ale teraz już jest wieczór. Zobaczcie, jakie piękne drzwi. Wszystko jest pomalowane na biało. Dużo jest takich też niebieskich elementów. Trochę takich wygląda jak w Grecji. Ale naprawdę jest pięknie.
trzeci dzień naszej wyprawy na wyspę Anglesey. Dzisiaj jesteśmy na punkcie widokowym South Stack. Za mną przepiękna latarnia. Myśmy tam na dole byli. Nie można wejść na latarnię, jak się ma psa ze sobą, więc myśmy po prostu zatrzymali się tam na dole, porobili zdjęcia, filmy, które za chwilę zresztą zobaczycie. Zeszłam w takie miejsce, gdzie nie wieje, sapie, za mną nie wiem ile schodów, bo trzeba było tam iść. Widzieliśmy przez lornetkę bardzo dużo ptaków. Te pufinki, o których wspominałam Wam w poprzednim odcinku, one tutaj też właśnie żyją na tych klifach. No, widoki są przepiękne, zobaczcie. Przy dobrych wiatrach, a są dobre wiatry, widać tam Irlandię. Zobaczcie, odwrócę się trochę. Wszędzie dookoła oczywiście woda, no bo to jest wyspa. Wczoraj się śmieliśmy, przyjechaliśmy z wyspy, no bo Anglia jest wyspą na wyspę. No. I tak to się prezentuje pięknie. Bardzo miło mi mija 35. tydzień ciąży. Także mam nadzieję, że Wam również coś tu lata. Fajnie ogląda się tego vloga. I to nie koniec, bo to dopiero trzeci dzień. Witam serdecznie, czwartego dnia z wakacji. Gdzieś tu w tle słychać mojego syna, który szaleje. Jesteśmy teraz w kopalni miedzi, która już dawno temu została zamknięta. A zaraz zobaczycie przybytki, jak to pięknie tutaj wygląda. Po prostu jak wielki kanion w Arizonie. Ja sapię. Zobaczcie. Turlam się wszędzie, ale no dobrze, trzeba mieć, prawda, też trochę ruchu w ciąży. Nie można tylko leżeć. Mam nadzieję, że to wszystko pomoże mi za kilka tygodni urodzić. Co chciałam Wam w ogóle powiedzieć też, oprócz tego, że jesteśmy w niesamowitym miejscu i bardzo Wam to miejsce polecam, kopalnia miedzi na wyspie Anglesey, to chciałam też powiedzieć, że dzisiaj dostałam rezultat biopsji mojego pieprzyka, który był usuwany w kwietniu. I w opisie przeczytałam, że ten pieprzyk to jest rodzaj raka skóry, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza się, żeby był to złośliwy rak, więc wszystko wskazuje na to, że jest ok. Jest napisane, że bardzo dobrze, że został usunięty.
i to są takie właśnie zmiany naskórne, które wyglądają jak pieprzyki, ale tak naprawdę to są jakieś tam aktywne formy raka skóry. No i to by było na tyle. My idziemy dalej. Jak widzicie, za mną pustynia. Trochę się czuję, jakbym wylądowała na Marsie. Resztę dnia spędzimy pewnie na plaży. Jutro piątek, kolejny dzień. Może też coś dogram, bo nie wiem już, jak długi będzie ten filmik, a nie chcę przedłużać. A na pewno weekend, sobota, niedziela to już nie będę nagrywać, bo chcemy wtedy odpocząć i skupić się na plażowaniu. Na takim typowym odpoczynku, odpoczynku, nie zwiedzaniu. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do miłego i mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Powracam. Jest niedziela. Niedziela, późne popołudnie. Wróciliśmy do domu na naszej podróży. Jestem wykończona. Powiem Wam, że podróż do domu zajęła nam o wiele więcej niż przypuszczaliśmy. I to mnie po prostu dobiło. Potrzebuję na pewno dobrego snu, odpoczynku. I na filmikach mówiłam Wam, o, że jest fajnie, że fajnie spędzam ten 35 tydzień i faktycznie powiem Wam, że pierwsze 4 dni były takie, uła, tak, miałam energię i było super ekstra, a po tych 4 dniach to już nawet przestałam nagrywać z racji tego, że coraz ciężej mi było i wydaje mi się, że to jest bardzo spowodowane tym, że są wysokie temperatury na chwilę obecną w Anglii, w całej Anglii. Jest bardzo gorąco, ma tak zostać. I no, najzwyczajniej w świecie zaczęłam się słabo już czuć. Potem już cały czas zakrywałam się, nosiłam wszędzie bluzy, sweterki, jakieś koszule, długie spodnie. Przykrywałam ciało, bo teraz to Wy tego może nie widzicie, ale jestem taka dosyć opalona. Nawet jak zegarek zdejmę, to widać biały pasek dookoła. No a wiadomo, no już jestem w 9 miesiącu ciąży i muszę uważać na słońce. Jestem bardzo przemęczona. I przez ostatnie 3 dni bardzo dużo czasu spędzaliśmy na plaży, ale ja się chowałam. Siedziałam sobie po prostu na takim wygodnym krzesełku rybackim. Chłopaki się bawili, a ja po prostu odpoczywałam. I też ucinałam sobie dużo takich drzemek w ciągu dnia. Na przykład szłam do hotelu, spałam, potem wracałam do nich. No i ten pobyt teraz już tak dawał mi się we znaki, to jednak było za długo.
przyjechaliśmy, miałam godzinną drzemkę. W ogóle podczas podróży bardzo, ale to bardzo źle się czułam. Mieliśmy do wyboru dwie trasy, albo po prostu jechać prosto do domu autostradą, albo pojechać sobie przez góry. No i tak pomyśleliśmy sobie, a dobra, pojedziemy przez góry, zatrzymamy się w kilku fajnych miejscach, zaraz tutaj zobaczycie. Powiem wam, że to był duży błąd. Z racji tego, że jak to w górach, dróżki są drogi, bardzo kręte. Raz się jedzie do góry, raz się jedzie na dół. I powiem wam, że ja od zawsze miałam problem z chorobą lokomocyjną. I dziś ta choroba lokomocyjna też dała mi się we znaki. Po prostu myślałam, że będę wymiotować, różne inne rzeczy będą się ze mną działy. Myślałam, że po prostu urodzę w tym samochodzie. Nie dość, że wiecie, gorąco, to jeszcze góra-dół, zakręty, serpentyny. I ja naprawdę bardzo źle się czułam, do tego stopnia, że no, byłam na granicy już tak płaczu, gdzie mi to się tak naprawdę nie zdarza. Mało tu po prostu szaleje cały czas. Ona tak naprawdę od dwóch dni wierci się cały czas. Był jeden taki dzień, kiedy się trochę martwiłam, bo przez większość dnia była cicho. Ale wieczorami już tam dawała się we znaki. A teraz od dwóch dni jest bardzo, bardzo ruchliwa. Kopniaki są bardzo silne. Też bardzo się rozciąga. A jak się nie rozciąga, to głową bardzo prze w dół. I... no i tak jak teraz, daje się we znaki. Ja nie wiem, o co chodzi, może też jest zmęczona. Może po prostu chce, żebym ja wyluzowała i na pewno wyluzuję. Oczywiście czeka nas jeszcze rozpakowywanie, trzeba porobić wszystkie prania i tak dalej, poukładać wszystko. Ale myślę, że sobie na dzień dzisiejszy to zostawię, z racji tego, że piękna pogoda ma się utrzymać przez co najmniej jeszcze tydzień, jak nie dłużej. Jeszcze wam też powiem, bo pies przyszedł. O, kamerę mi tutaj strącisz. Powiem wam, że podróż też z psem jest bardziej skomplikowana niż podróż z małym dzieckiem. I mieliśmy dużo różnych takich przygód związanych z nim. Nie dość, że w nocy szczekał, no bo różne odgłosy, wiadomo, nowe. Więc co tu się dziwić, to jest pies. Rozchorował nam się też jednej nocy cały czas po prostu. No, usiądź. Jednej nocy po prostu wymiotował. Kamera się przewraca, wymiotował. Rozwolnienie miał, słuchajcie. I oczywiście w hotelu to wszystko się działo na dywanach. Więc miałam jeszcze dodatkową robotę, sprzątanie po naszym psie. Jakby tego wszystkiego było mało. Ale on po prostu szalał. Szalał na plaży, jadł piasek, pił wodę z morza. Zamiast w cieniu leżeć, to wylegiwał się na słońcu. Także nie wiem co z nim się działo. Gdziekolwiek nie szliśmy, to oczywiście tu jakiegoś snaczka. Tam lody dla psa mu kupiliśmy, tu to, tu tamto. No i on też dawał popalić nam nieźle. Ale dużym plusem jest to, że w Anglii wiele miejsc można zabrać ze sobą zwierzaka. Takie miejsca, wiecie, gdzie się zwiedza,
do restauracji można zabrać, do jakiejś kawiarni i tak dalej, na plażę. To jest fajna sprawa, że otwarci właśnie są tutaj bardzo Anglicy na to, że można właśnie z pupilkami swoimi przyjeżdżać, zwiedzać i się niczym nie martwić. I no cóż, mogę powiedzieć, kończymy ten 35 tydzień, jutro zaczynamy 36. Jeszcze co wam w ogóle powiem, w tym tygodniu, od wtorku w sumie to się zaczęło, mam od czasu do czasu takie bóle tutaj silne w dole. I to są takie bóle, powiem wam, przeszywające. I ja nie wiem, czy to są te skurcze przepowiadające, które w sumie powinna mieć, czy co to jest, bo ja tego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. I teraz za 5 dni mam wizytę w szpitalu z panem doktorem i potem za 2 tygodnie, chyba jakoś tak, mam też spotkanie z położną. Także zobaczymy. Ja mam nadzieję, że ono trochę tu jeszcze posiedzi i urośnie. Chociaż powiem wam, że z dnia na dzień jest mi coraz ciężej i bardzo już się nie mogę doczekać. O, rusza się. Nie wiem, czy to widać na kamerze, czy nie. Bardzo się nie mogę doczekać właśnie już porodu. Chciałabym ją już zobaczyć, przytulić i powiem wam szczerze, pozbyć się tego brzucha, bo z jednej strony, jak się urodzi dziecko, to potem bardzo się tęsknię za tymi kopniakami, za tym brzuchem, a z drugiej strony przechodzi ulga taka, że już to dziecko jest, już je widzimy, okej, wszystko jest i nam jest też kobietom lżej. Także dobra, to tyle, do zobaczenia i mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało tego vloga.